Hej wszystkim, jesteście na kanale Kockstar Wrestling. Uchodzę po trochu od TikToku w stronę YouTube'a, filmików długich, dlatego postaram się jak najwięcej skupić się na tej platformie, czyli że na filmach długich, żeby oprócz tego jak trenuję, robić jakiś ciekawszy content, na przykład oprócz tego, że jeżdżę na zawody, będę jeszcze robić jakieś tutoriale czasami, bo nie bardzo lubię tego robić, uczyć ludzi przez filmiki mi się nie bardzo podoba, jak na żywo na przykład. I bardziej lubię indywidualne podejście, nieżeli grupowe, bo uważam, że ono nie podchodzi. To, co podchodzi jednemu, nie pasuje drugiemu ze względu na jego wzrost, wiek. No i opuścimy ten temat. A oprócz tego, że mam tu zazwyczaj filmiki zawodów, teraz tu będzie i gadania o armwrestlingu, czyli że na przykład za niedługo zrobię filmik, co ja myślę na temat Eastern Westu, co wyjdzie w listopadzie. Postawię swój kart, kto wygra, kto przegra, sprawdzimy później. Będę mówić, jakie mam plany każdy miesiąc, co nowego trenuję, planuję, jak trenuję. No, postaram się, żeby więcej rozmawiać z wami, żeby trochę poprawić swój taki mini strach gadania na kamerę, tym bardziej w języku, choć nie powiem, że w obcym, bo polski dla mnie jest tak samo jak i białoruski, bliski, bo jak jestem Białorusem, tak jestem Polakiem, pół na pół. Dlatego postaram się odtoczyć to na najlepszy poziom, żeby komunikacja między nami była jeszcze lepsza, przyjemniejsza i porozumieliśmy się. Jakie mam plany na obecny miesiąc? 19 października mam Vendettę w Pietruszka on the Table. Taka śmieszna nazwa, ale nieśmieszne są, będą tam armfighty. Z Luka z Hikaladze, to taki bardzo mocny gruzin, z którym mi się już doprowadziłeś dwa razy w życiu walczyć. I pierwszy raz ja spotkałem go, jak miałem same pierwsze zawody. I no, totalnie rozjechał nie tylko mnie, no i kategorię amatorską, i kategorię zawodową. Czyli że on był tak po zasięgiem wszystkich w naszej wadze. A ja tylko dopiero zaczynałem, 4 miesiące wrestlingu, pierwsze zawody, no i absolutnie nie byłem konkurentem, tam można było nawet dwiema rękami walczyć. Przeszło półtora roku, on już praktycznie nie trenował ze względu na swoje tam życiowe jakieś plany, ja na odwrót 100% armwrestlingu i my spotkaliśmy się w Marklowicach i nawet przy tych warunkach na lewym my walczyli bardzo równo. No ja przegrałem, a na lewą mam silniejszą rękę, ale obecnie wtedy traumowaną, on mnie pokonał dość prosto. No i takim czynem jakby mamy 2-0, a tego przeszedł jeszcze rok i mi powiedzieli, że od ostatnich pół roku on dużo mocno trenuje, wrócił w swoją formę, jest na piku, jest silny bardzo. Ja teraz jestem obecnie wicemistrzem Polski i już mistrzem Pucharu Polski. Czyli że naprawdę też mój poziom jest dość wysoki odnośnie polskiego armwrestlingu, nie mówię światowego, bo to na pewno nie. Niestety cały świat daleko od Polski ujechał w planie siłowym, za wyjątkiem kilka osób jak Kamil, Tomek, Kordecha, Sinica i taki kilka osób, Beberok, Piotr. No i znam jakby i wyższą półkę naszego silniejszego armwrestlingu i naszych obecnych mistrzów. I wiem, jaki jest poziom na Gruzji na przykład. I ja naprawdę jestem zdziwiony, jak walczę z 15-17 latkami z Gruzji. Czuję opór większy niż od najsilniejszych u nas. I no, bardzo mnie to przeraża. Dlatego mówię, że boję się trochę tego Grusina, nie ukrywam, że jest naprawdę silny. On na mnie zrobił najlepsze wrażenie, pierwszy raz w życiu pokazownika, co to jest dominacja. Dlatego tym przyjemniej będzie go rozwalić. Chociaż to będzie bez hejtu, bez negatywu, bardzo go szanuję. Jak atleta, jak człowieka jest fajny. Dlatego nie będzie tu duże takiego rozhejtowania tej walki, ili opuszczania przeciwnika, będzie na takim poziomie fajnym.
bardzo mi się on podoba, ale przy tym wszystkim ja teraz masakrycznie mocno trenuję, staram się rozwijać się siłowo, wyjść na swój największy pik, zawsze tak robię, jakby na razie nie spadam, ciągle po trochu dochodzę do swojego maksimum, do którego jeszcze nie doszedłem i mam nadzieję, że nigdy w życiu nie dojdę, zawsze będę progresował i nie będzie granicy temu. No obecnie jestem naprawdę bardzo silny i jeszcze mam cały miesiąc, z których tydzień dam na odpoczynek, tydzień dam na trening 80% i ostateczny sparring, który w sumie za 2-3 tygodnie tu też dodam, gdzie biorę wszystkich chłopaków z alarmu najsilniejszych i my w sumie powalczymy. I jeżeli mnie z nich ktoś pokona, no to będzie trochę przykre, oprócz tam Sergieja, czy tam jest kilka osób, które u nas jest naprawdę bardzo wysokim siłą poziomie, ale i są już w zasięgu i jak się uda wygrać, no to super. Teraz się na niego szykuję, gotuję się, na razie treningi obecnie nie pokazuję tu, bo nie widzę na razie sensu, bo ja robię Instagram, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak ja na przykład trenuję, to Instagram do predyspozycji, tam każdy mój ruch, każdy moje kilogramy obecne, technika 80% schodzenia po maksimum, 110% statycznych po maksimum, czyli to wszystko tam i tam mi dobrze idzie, zasięgi zajebiste, idę w tą stronę tu. Będzie wszystko ostatnie. Odrzucam TikTok i czas na niego i shortsy w YouTubie absolutnie się nie spłacają w temacie armwrestlingu, dlatego będziemy robić walki na dworze, tutoriale, rozrywki, gadanie. Dużo będzie ciekawego. Postaram się robić nie to, że często, no jeszcze i starać się wkładać się w to jakościowo. Może czasami wygrywa, że kamera fajnie nagrywa, czasami wygrywa to, że mam coś do gadania, coś do powiedzenia, bez hejtu. Postaram się drug druga głównym nie oblewać, ale jestem też agresywnym człowiekiem. Jeżeli na mnie ktoś napada, temu mam nadzieję, tego nie będzie. No i to wszystko. Zobaczycie za niedługo przedłużenia moich przygotowań do tej windety z Luką z Hihaladze 19 października. Może być jeszcze będę robić na żywo jakieś live'y z treningu akurat na YouTubie. Dlatego, żeby po prostu może ktoś ma co do powiedzenia, chce coś pytać, bez problemu odpowiem w ramach swojego przerwy pomiędzy treningami. No a z wami był Kuksa Garczesław. Kuksa Arm Wrestling, mój kanał. Zapraszam, subskrybujcie, wspierajcie i dawajcie się rozwijać się razem.